Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wygląda aplikacja Group Play na Samsungu Galaxy S4 i Samsungu Galaxy Note 3. Teraz trochę wygląda to inaczej z tego względu, że te aplikacje, znaczy te telefony obydwa mają już Androida 4.3 i ta aplikacja została jakby też połączona, bo podobno, ja tego nie sprawdzałem wcześniej, szczerze powiedziawszy, ale podobno nie do końca to działało tak sprawnie, jeśli chodzi o te oba urządzenia w momencie, kiedy Samsung Galaxy S4 miał jeszcze Androida 4.2. W każdym razie teraz to działa no, bez problemu, moim zdaniem. No i teraz Wam chcę to pokazać jeszcze. I teraz tak, tu sobie utworzymy grupę i nie ustawiamy hasła, no bo oczywiście no, nikt tutaj więcej nie będzie nam się łączył, ale jeżeli byście robili to gdzieś tam w miejscu bardziej publicznym, to zalecam o właśnie włączenia tutaj stworzenia hasła, z tego względu, może zrobię jaśniej, z tego względu, żeby po prostu nikt Wam tam się nie podłączył. No i jak to wygląda teraz? Tu robimy sobie dołącz do grupy. To działa na zasadzie Wi-Fi Direct. Bezpośrednio się łączy z jednym i z drugim urządzeniem. Zresztą powinno też być pokazane, czy nie, Group Play chyba nawet nie pokazuje ikony, więc on wykorzystuje może w tym wypadku nawet zwykłą sieć Wi-Fi. W każdym razie już Wam pokazuję, jak to wygląda. Skupimy się dzisiaj w tym odcinku na muzyce, obrazach, filmach i dokumentach odnośnie gier. Zrobię osobny film, no bo to jednak trochę inaczej tam wygląda. Teraz chyba przesadziłem trochę z jasnością, żeby nam się zbytnio tutaj nie rozświetlało. Ok, teraz trochę S4 jednak daje o sobie znać. Teraz powinno być dobrze. Może jeszcze Note 3 troszeczkę. I teraz tak, robimy sobie udostępnij muzykę. I ok, mamy tu dużo muzyki, ale zróbmy sobie tylko jedną, bo nie chciałbym tutaj tych praw autorskich znowu naruszać i tak dalej. Mamy muzykę i pojawia nam się jedynka, że jest możliwość po prostu podłączenia się. Ładujemy. Automatycznie ustawia nam się, że tu jest lewy głośnik, a tu jest prawy głośnik. Pamiętajcie, że im mocniej się świeci dany obszar, tym znaczy, że jest głośniej ustawiony. No ale widzimy teraz tak, że mamy nie do końca to poprawnie tutaj skonfigurowane, z tego względu, że niestety to jest lewy głośnik, a to jest prawy. Czyli robimy sobie, że ten jest prawy, a ten jest prawy. Jeszcze raz, że Galaxy Note 3 będzie w prawym, a lewym będzie S4. I tak to jest teraz. Lewy głośnik zmieniło się. No i tak, na tym urządzeniu możemy sobie sterować jakby tylko tą głośnością, bo to są systemowe dźwięki, ale na tym, które utworzyło grupę, ściszmy trochę, i na tym urządzeniu, którym stworzyliśmy grupę, możemy zarządzać sobie wszystkim. Równo zmniejszać głośność, tak jak widzicie, zwiększa się również tutaj, ale możemy poszczególne, na przykład teraz Note 3 głośniej gra, a teraz S4. I od razu widzicie, że tutaj się podświetla troszkę, jeżeli jest głośniej ten ekran, tak jak wspomniałem. Możemy oczywiście wyrównać sobie to i możemy zrobić tak, żeby jedno i drugie urządzenie grało w trybie stereo. W tym momencie one obydwa grają tak samo, nie ma tutaj żadnego rozróżnienia. Mamy głośnik stereo 2, ale możemy z powrotem sobie tutaj pokonfigurować, że lewy to jest S4, prawy to jest Note 3. I w zależności od tego, jak chcemy, możemy sobie to tutaj przeskakujemy między piosenkami poszczególnymi, możemy dodawać sobie kolejne utwory, więc tutaj jakby nie ma, możemy zobaczyć listę odtwarzania na drugim urządzeniu, dodać też, zasugerować jakieś utwory z drugiego urządzenia, żeby się naprzemiennie tutaj po prostu uzupełniały. Więc tak, ściszmy sobie to w takim razie. Tak to wygląda, tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Oczywiście możemy jeszcze zrobić sobie, żeby był pełen obraz. Tu mam ustawienia, więc tak jak widzicie, i teraz mogę Wam pokazać, że jeżeli ściszymy ten, tutaj nam się całkowicie wygasił ten. Tu widzicie, że to jest jaśniej. Teraz zrobimy to w drugą stronę. Ten jest ciemny, ten jest jasny, bo głównym głośnikiem jest teraz ten, z tego względu, że głośniej gra. No i tak to wygląda. I oczywiście jak opuścimy, to się nam wyłącza na obu dwóch urządzeniach, z tego względu, że przestaliśmy udostępniać tą muzykę na jednym z tych urządzeń.
druga sprawa teraz to jest udostępnienie obrazów. Zaznaczmy sobie jakieś tam obrazy, powiedzmy kilka dosłownie, żeby cokolwiek, nie wiem, tu jest pełno różnych zdjęć. Udostępniamy sobie, pojawia nam się, że możemy, mamy udostępnione obrazy, wchodzimy sobie. Wygląda to w ten sposób i teraz mamy trochę więcej opcji niż poprzednio. Pierwsza rzecz jest taka, że tu sobie rysujemy na poszczególnym zdjęciu. Tu również możemy, zmieniamy sobie rysik na jakiś inny kolor, na zielony powiedzmy, i możemy sobie jednocześnie rysować, co jest ciekawym rozwiązaniem. Po wyjściu z trybu edycji oczywiście możemy sobie przerzucić zdjęcia, ale możemy też tym. Więc jeżeli tym i tym przerzucimy, to raczej chyba nadrzędne jest to, które udostępnia. No i w ten sposób to wygląda. Oprócz tego możemy sobie oczywiście dodać na jednym albo na drugim urządzeniu zdjęcia. Spróbujmy dodać sobie coś z S4 w takim razie. Dobra, mamy jakieś tutaj zdjęcie. Za dużo tego nie ma. I jest dodane kolejne zdjęcie, akurat dodało się po tym, które aktualnie byłoby jakby podświetlone, czyli jakby ta chronologia jest zachowana tam, gdzie było dodane zdjęcie, dodaje się kolejne. I tak to wygląda. Oczywiście te zdjęcia się nie zniszczyły, w sensie, że one będą takie zniszczone, zamalowane. To jest tylko jakby wskazywanie pewnych rozwiązań, że na mapie można coś zaznaczyć, podkreślić jakieś zdjęcia w artykule, czy coś takie, jakieś momenty w artykule, coś takiego. No i oczywiście możemy utworzyć sobie taki kolaż ze wszystkich zdjęć. Im więcej tych zdjęć, no tym lepiej to wygląda. No i tu już nic nie możemy z tym zrobić, możemy ewentualnie tylko to chyba wyłączyć w ten sposób, tak, cofając. I to jest odnośnie zdjęć. Nie ma więcej urządzeń, żeby to zaprezentować, ale rzeczywiście fajnie to wygląda. Teraz ładujemy sobie filmy. I w filmach też to fajnie wygląda, bo to jest taka dodatkowa opcja. Nie wiem, czy mam jakiś ciekawy film, chyba nie mam ciekawego. Coś takiego, żeby się jakaś akcja działa, chyba nic. Nic z tych rzeczy. Mogę włączyć ewentualnie jakiś film, taki powiedzmy 14 minut i tu jest jeszcze jakiś film taki, żeby chociaż minutka była. Dobra, 15 minut. To jakieś dwa różne filmy, które zostały tam nagrane wcześniej przeze mnie. No i mamy udostępnione filmy. Włączamy sobie to. Leci nam tu oczywiście dźwięk. Filmy się synchronizują, że lecą w tym samym momencie, więc nie ma to jakby z tym najmniejszego problemu. Tu widzicie, że o, teraz to jest pełna proporcja tutaj. I tak, możemy sobie włączyć, bo generalnie jest jakiś patent na to, że można przesunąć chyba tutaj palcem tak między ekranami. O, w ten sposób. I jak przesuwamy między ekranami, to nam się włączają po kolei które i łączy nam się ten obraz. Tak jak widzicie, no gdyby to były dwa Note 3 albo dwa Samsungi Galaxy S4, lepiej by to wyglądało, no bo wtedy wielkość jest też identyczna, chociaż tu mniej więcej jest dopasowane to prawidłowo. Możemy to sobie oczywiście wyłączyć w ten sposób. No i na urządzeniu jakby tym głównym możemy przerzucać kolejne filmy. Nie ma również problemu, jeżeli sobie przeskoczymy gdzieś tam daleko. Jak widzicie, AirView cały czas działa. Przerzucamy i wszystko się synchronizuje, działa jakby poprawnie. A w tą stronę czy możemy przeciągnąć? Chyba nie, tylko od lewej do prawej. O, w ten sposób to wygląda. No i oczywiście gdybyśmy mieli, weźmy tutaj, wyłączmy. Czemu to nam się to nie chce schować, tego nie wiem. I teraz co jeszcze mamy, czy w ustawieniach coś mamy, a możemy sobie jeszcze jasność zmniejszyć, zwiększyć i tak dalej, dopasować. Tak jak widzicie, kolory są trochę inne na jednym i drugim urządzeniu, ale mniej więcej jest zachowana ta proporcja. I tutaj wyłączamy sobie z powrotem, tu możemy sobie włączyć. W drugą kolejność, teraz widzicie, że musielibyśmy przestawić urządzenia tak, żeby to wszystko pasowało do siebie. I tak to właśnie się prezentuje. W każdym razie to jest funkcja wideo. Więc jeżeli byśmy mieli no więcej tych telefonów, na przykład nie wiem, 5 Galaxy Note 3, to już można całkiem fajny ekran z tego zrobić. Wyłączamy tutaj, oczywiście wyłączyliśmy jakby teraz na urządzeniu, które nie udostępniało tego filmu, czyli po prostu się odłączył to urządzenie się odłączyło, a na drugim zostało bez problemu, dalej są odtwarzane te filmy. Tu się wyłączamy i znika nam tutaj ta jedyneczka, która była. No i teraz mamy dokumenty. I z dokumentami jest trochę taki feler, bym powiedział szczerze. Mamy na przykład złożoną dokumentację dotyczącą Samsunga Galaxy Gear, bo taką sobie ściągnąłem
i robimy gotowe. Nie można otworzyć plik zbyt duży. Fakt, on tam chyba zajmuje 100 mega ten PDF, ale dziwne, że nie można tego jakby otworzyć i z tego skorzystać. W każdym razie no mniejsze PDF-y oczywiście możemy sobie włączyć, jakieś tam dwa PDF-y, a nie, chyba tylko jeden możemy. No i mamy, powinno nam się wyświetlić udostępniane dokumenty. Dlaczego nam się nie pojawiło? Przed chwilą to działało. Chyba nam się po prostu otworzył tylko ten, o teraz. No i mamy dokumenty, które nam się pojawiły, włączamy sobie te dokumenty. Teraz widzicie różnicę w odcieniu bieli, jeśli chodzi o jeden i drugi wyświetlacz. To działa tak samo, przesuwamy sobie, otwierają się. Osobno możemy sobie na każdym urządzeniu powiększać. Szkoda, że to też powiększenie nie działa, bo wtedy można było zwrócić uwagę na jakiś jeden punkt i powiedzmy na drugim działoby się to samo. Ale właśnie, odnośnie tego, to co chciałem Wam pokazać na zdjęciach, to na przykład jest coś ważnego, powiedzmy ta część jest dla nas istotna i ta część jest dla nas istotna. A innym kolorem zaznaczymy sobie jeszcze, o, powiedzmy zielony gdzieś tu mamy, zaznaczymy sobie to. No i to na drugim telefonie się pojawia również, więc wszyscy jakby odbiorcy widzą to samo. Tutaj niestety nie możemy tworzyć kolażu, ale możemy dodawać kolejne dokumenty lub obrazy właśnie, bo jest to podobnie, po prostu na tej samej zasadzie zrobione. No i tak wygląda właśnie funkcja, o której tutaj mówimy, czyli Group Play. I tak. Dodatkowe informacje mamy, jakby ktoś miał problemu, dlaczego mu coś nie działa. I oczywiście mamy jeszcze możliwości grania, ale to zrobię w osobnym filmie, żeby już nie przedłużać. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, że bardzo fajnie jest to rozwiązanie, że muzyka i filmy są automatycznie synchronizowane między jednym i drugim urządzeniem. I mimo, że widać delikatne lagi, w sensie takim, że jak przesuniemy obraz, to dopiero na drugim się przesuwa, to w momencie, kiedy wybierzemy konkretną scenę filmu, to w tym momencie jednak jest ta synchronizacja, powiedzmy co do tam milisekund i dokładnie ten sam dźwięk leci, że nie ma żadnego dysonansu, czy ta sama scena jest odtwarzana, jeśli chodzi o filmy. Jeśli macie jakieś pytanie, dajcie znać, zapraszam do komentowania, trzymajcie się i pozdrawiam, cześć!